Cześć, jestem Klaudia to kanon, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Która z figur przedstawionych na rysunku ma większy obwód? Kwadrat czy koło? Zmierz długości odpowiednich odcinków i wykonaj obliczenia. To zacznijmy od tego, że obwód kwadratu mamy ze wzoru 4 boki razy krawędź kwadratu. A jeżeli chodzi o obwód koła, to ma specjalne oznaczenie L i to jest 2πr. I to są właśnie te rzeczy, które musimy sobie zmierzyć, czyli A, bok kwadratu, ile on wynosi, i promień, czyli tutaj nam idzie dookoła. To ważne. To może, żeby się tutaj to nie pomyliło, zrobimy na wprost O. I bierzemy linijkę i sprawdzamy. Tutaj mi bok wyszedł 1,7 cm, natomiast promień wyszedł mi 1 cm. No to zaczynam. Obwód to jest 4 razy 1,7 cm, czyli obwód kwadratu to 6,8 cm. Jak tutaj podstawię 1, no to ja mam po prostu 2π. Ja nie jestem w stanie porównać 6,8 i 2π, dlatego korzystamy tutaj z rozwinięcia dziesiętnego liczby π. 2 razy 3, 14. Otrzymujemy tutaj około 6,28 cm. No i porównujemy, że 6,8 cm to jest więcej niż 6,28 cm. Dlatego większy obwód ma kwadrat. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.